Świetne wieści z Włoch. José Mourinho potwierdza, że będzie stawiać na Zalewskiego. Nikola Zalewski należy do grona największych polskich talentów. 19-latek zaimponował w młodzieżowych drużynach AS Romy, a swój wzrok zwrócił na niego także sam José Mourinho. Szkoleniowiec zapowiedział już, że będzie dawać mu szansę w tym sezonie Serie A, o czym poinformował ojciec piłkarza. Młody pomocnik dawał sygnały, że należy zwracać na niego coraz większą uwagę. Działać trzeba było szybko, gdyż kwestią czasu było, aż powołanie do kadry wyśle mu również Roberto Mancini. Zalewski posiada bowiem zarówno polskie, jak i włoskie obywatelstwo. Paulo Sousa ubiegł więc mistrzów Europy i powołał 19-latka na wrześniowe spotkanie reprezentacji Polski. Wiele wskazuje na to, że pomocnik otrzyma swoją szansę, choćby w spotkaniu z San Marino. Wówczas już Włosi będą musieli się pogodzić, że talent nie zagra dla ich reprezentacji. Dostanie swoją szansę, Zalewski początkowo przebijał się w młodzieżowych drużynach AS Romy, jednak ostatnio przeniesiono go do drużyny seniorskiej. Mourinho sprawdza go w przedsezonowych sparingach, dając do zrozumienia, że chce go również sprawdzić w rozgrywkach Serie A. Teraz dostaliśmy tego oficjalne potwierdzenie. Krzysztof Zalewski, ojciec 19-latka, zdradził, że rozmawiał ze szkoleniowcem. Portugalczyk potwierdził, że będzie stawiać na młodego Polaka. Jeszcze kilka dni temu siedzieliśmy na walizkach. Syn dostał sporo ofert z innych klubów włoskich, ale bardzo chciał zostać. W zeszłym sezonie podpisał z Romą nowy korzystny kontrakt i nawet w stanie byliśmy obniżyć zarobki, by Nikola tylko został w Rzymie. Po dłuższym czasie José Mourinho zaprosił syna do gabinetu i powiedział mu, co sądzi o jego grze. Opowiedział ojciec piłkarza w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Mourinho powiedział: podobasz mi się, będziesz rozwijał się pod moimi skrzydłami. Kamień spadł nam z serca, syn bardzo się cieszył, dodał. Nikola spodziewał się, że trener widzi go raczej jako trzeciego w kolejności do gry. Mourinho od razu to sprostował. Nie licz, że będziesz głębokim rezerwowym, będę na ciebie stawiał, usłyszał od trenera syn. Ulżyło nam, bo jak na szpilkach siedzieliśmy przez ostatni tydzień, relacjonował pan Krzysztof.